Czas na ostatni odcinek Rodziny Samopas. W ubiegłych odcinkach mogliście poznać podsumowanie od strony sportowej, od strony samego programu Second Chance, Second Life. Dla Michała przygotowaliśmy niespodziankę w postaci treningu wspólnego z zawodnikiem KSW Tomkiem Kondraciukiem. Dzisiaj czas na Asię. Tak naprawdę odcinek, który będzie prezentował formę prezentu i ukłonu z naszej strony, jak jej praca przebiegała, no i jak teraz prezentuje się obecnie jej sylwetka. To ważne, ponieważ oprócz Lion Group, trenerów, dietetyków i całego zespołu fachowców, pomagają nam partnerzy i to właśnie dziś skupimy się wokół tego elementu i zobaczycie, jak oni ułatwiają naszą pracę i dopełniają te metamorfozy. Za nami proces strzyżenia oraz koloryzacji Wenka Studio Fryzur. Teraz widzicie końcówkę zabiegu modelowania. Za chwileczkę fryzura Asi będzie gotowa, a my porozmawiamy krótko z właścicielką samego salonu. Jesteśmy już po pełnej stylizacji. Fryzura Asi jak zwykle imponująca, no ale właśnie sama fryzura chyba ważny element w metamorfozie osób. Wydaje mi się, że to co robi Lion Group jest naprawdę fajne, ale tak naprawdę, żeby osoba była w pełni zadowolona, nie wystarczy tylko i wyłącznie chodzić na siłownię, ale też trzeba zadbać o swój wygląd, o fryzjera, o kosmetyczki. No właśnie, to dlatego też nasza filozofia działania opiera się nie tylko na pracy dietetyka, trenerów, no ale też na takich firmach jak właśnie Enka Studio, gdzie Twoja osoba jakby pomaga nam w pełnej realizacji, bo na samym przykładzie Asi, ona nie pojawiła się tutaj po raz pierwszy u Ciebie, już wcześniej z czasem, gdy gdzieś tam otwierała się na świat i gubiła te zbędne kilogramy, no była już tutaj na Twoim fotelu jakby i była Twoją klientką. Asia przychodzi do mnie, odkąd zaczęła przygodę z Lion Group. Fryzurę dostosowuje za każdym razem inną, bo jakby za każdym razem wygląda inaczej, chudnie, sylwetka staje się lepsza, o wiele lepsza i też nie mogłaby wyglądać tak, jak wyglądała rok temu. Za każdym razem, kiedy klientka do mnie przychodzi, dostosowuje tą fryzurę i do typu urody, i do sylwetki, też do charakteru. Asia ma w tej chwili wygolone boki bardzo mocno, bo jej charakter jest zawzięty, więc też dostosowałam tę fryzurę nie tylko do wyglądu, ale też do całości, czyli do charakteru. Okej, skoro wspomniałaś o charakterze, to powiedz mi, jak w ciągu tych 8 miesięcy właśnie zmieniała się Asia, jakby docierając tutaj do Ciebie, bo no my zauważyliśmy ogromną zmianę i tak jak na początku była osobą bardziej zamkniętą, tak teraz no świadomość tego, jak wygląda i to, że to piękno tak naprawdę miała ukryte w sobie, też chyba zmieniła jej nastawienie do życia. Asia te 8 miesięcy temu była osobą bardzo cichą, skromną, bardzo zamkniętą w sobie. W dniu dzisiejszym Asia jest bardzo uśmiechnięta, bardzo, bardzo rozgadana, wygadana, nie ukrywa tego, co czuję, więc jakby ta fryzura też musiała być dopasowana do tego, co, jaka ona jest, tak naprawdę jaka jest. Czyli co można powiedzieć, jakby ogólniając, że zyskałaś klientkę, która jest otwarta na każdy typ metamorfozy i pewnie te fryzury dalej będą jeszcze bardziej tak, odważne. Tak, okej, okay, no to cieszymy się, że daliśmy jeszcze jej tak naprawdę to symboliczne drugie życie i że będziemy mogli gdzieś dalej obserwować, jak jej piękno się rozwija. Ja też się bardzo cieszę, że mogłam w tym uczestniczyć. Dziękujemy bardzo. Fryzura gotowa. Szybko przenieśliśmy się wraz z okiem kamery do firmy Nails & Colors. Jest z nami właścicielka salonu, pani Anna Grien. No i właśnie pani Anno, co dzisiaj zadzieje się? Co będziemy jakby prezentować jako usługi? Dzisiaj zrobimy makijaż naszej modelce oraz wykonamy manikir hybrydowy ze zdobieniami, z czego słynie nasz salon. Głównie tym przyciągamy, więc mamy nadzieję, że nasza modelka wybierze coś szalonego. Trafiliśmy do Państwa z Asią, czyli osobą, która ma już faktem wygraną walkę z otyłością.
No ale przede wszystkim też zmieniła się jej mentalność, nastawienie, bo nie ukrywajmy, do niedawna raczej nie miała ukształtowanego poczucia piękna w sobie. Teraz jak najbardziej to poczucie piękna jest na wysokim poziomie. No i czy trafiła w dobre ręce? Czy potraficie jej teraz doradzić? Jak to wygląda od strony jakby fachowej? Jak najbardziej. Każda z pań, która do nas trafia, to opowieść od nas czuje się piękna. Możemy dopasować zawsze makijaż, stylizację paznokci konkretnie do osoby. To nie jest, że jest tylko jeden makijaż, jedna stylizacja paznokci, tylko wszystko jest dobierane do osoby. Nigdy nie jest tak, że robimy coś jedno każdej z naszych klientek, tylko wszystko dobierane jest indywidualnie. No to ja mam nadzieję, że jakby w tej dzisiejszej stylizacji, w makijażu chociaż trochę uda nam się oddać tej metamorfozy i tej walki, którą Asia ma ze sobą, no bo jest to wygrana i warto, żeby również tutaj pokazać, że faktycznie zmieniła się jako osoba i to piękno teraz może eksponować. Jak najbardziej. Okej, to zapraszamy. Pierwsza część usługi za nami. Na twarzy Asi, jak widać, profesjonalny makijaż wykonany przez panią Anię. No i właśnie, pani Aniu, co tutaj się zadziało? Może pani fachowym jakby tutaj językiem wypowie się na temat całej usługi. U Asi wiele nie musiałyśmy robić tak naprawdę z buzią, bo ma bardzo ładną cerę. Mimo zgubionych kilogramów i tak skóra na twarzy jest bardzo jędrna. Zrobiłyśmy makijaż bardzo delikatny, naturalny, ponieważ nasza klientka nie maluje się na co dzień. Dlatego poszłyśmy bardziej w taką naturę, tym bardziej, że idzie wiosna, to makijaż musiał być świeży. U Asi podkreśliliśmy kości policzkowe, delikatnie nosek i głównie skupiłyśmy się na oczach, aby podkreślić brwi i kąciki oczu. Wydaje mi się, że jesteśmy bardzo zadowolone z naszego efektu końcowego i nasza modelka też czuje się świetnie w świeżym makijażu. To już chyba trzeba zapytać Asię. Wydaje się po buzi, jak po uśmiechu, że zadowolona jest jak najbardziej. Bardzo. W takim razie przejdźmy do kolejnej usługi. Za chwileczkę czekacie stylizacja paznokci, a pani Aniu, my dziękujemy za piękny make-up, który uraczyła pani Asię. Dziękujemy. Dziękuję. Makijaż gotowy. Za moimi plecami widzicie pracę stylistki paznokci, która wykonuje kolejny zabieg. Tak jak wspomniała właścicielka salonu pani Ania, zarówno make-up, jak i sama stylizacja paznokci będą idealnie dobrane pod typ, charakter Asi. Jaki obraz końcowy będzie, to zobaczymy za chwileczkę. Na razie przyjrzyjmy się tej pracy z bliska. Jesteśmy już po pełnej stylizacji, więc parę słów od ekspertki, co tutaj się zadziało na paznokciach. Nasza klientka wybrała sobie manikir hybrydowy w kolorze neonowym, pomarańcz, róż i żółty. To są kolory tego sezonu, letnie, będą ładnie współgrały z jej urodą. Pazurki mamy swoje, bardzo ładne, naturalne. Również wykonaliśmy wzory azteckie. Trwałość takiego manikiru hybrydowego jest do 3 tygodni, więc nasza klientka będzie długo się cieszyła
pożądanym efektem. Okej, to w takim razie mamy pewność, że przez te 3 tygodnie pewnie uśmiech, który już teraz się pojawił, nigdy nie zniknie, bo zadowolenie będzie permanentnie trwało. Okej, mamy fryzurę, mamy makijaż, mamy profesjonalną stylizację paznokci. Czas na ostatni odważny element, ale gdzie cię zabierzemy, za chwilę telewidzowie się dopiero dowiedzą. Dziękujemy bardzo za dzisiejszą wizytę. Jesteśmy w studiu tatuażu Tattoo Boom. Ostatni punkt na mapie dzisiejszej metamorfozy. Asia ma już zrobioną fryzurę, ma dobrany make-up, ma zrobioną stylizację paznokci profesjonalną. Do kompletu jakby dzisiejszej zmiany w jej wyglądzie brakuje tatuażu, czyli elementu, który świadczy o największej jej odwadze. Co wybrała, jaki wzór będzie przedstawiać jakby sam tatuaż, tego nawet ja nie wiem. Za chwileczkę zaproszę Was do środka i zobaczymy. Z tego co wiem, prace już trwają, konsultacja przebiegła, wzór jest wybrany, więc co? Zapraszamy do środka, zobaczmy to z bliska. Co Asia, czas na podsumowanie tego ciężkiego dnia. Jak widać po minie, troszeczkę jesteś zmęczona, bo wiadomo, jakby zabieg tatuażu jest oczywiście wyczerpujący, więc ta wypowiedź raczej przybierze formę monologu. Dzisiejszy dzień potraktuj proszę jako nagrodę, bo ta nagroda naprawdę ci się należy. W myśl programu Second Chance, Second Life otrzymałaś to drugie życie. I mamy po prostu nadzieję, że już dożywotnio będziesz korzystać z niego, łącznie z elementami związanymi ze światem urody. Bo tak naprawdę to piękno, które było kiedyś przykryte przez Twoją otyłość, teraz już jest widoczne. No i czas najwyższy, żeby żyć pełną parą i dalej z tego życia korzystać. Tego Ci życzymy i mamy nadzieję, że te wspólne 8 miesięcy i ten ostatni etap uzupełniony o udział naszych partnerów da Ci motywację, uśmiech i siłę do dalszego działania, żebyś tym wszystkim wytrwała. Gratulujemy Ci. A Wam dziękujemy za te wszystkie miesiące, które spędziliście jakby przed ekranami monitorów i śledziliście na bieżąco historię Michała i Asi. Mamy nadzieję, że ona również Was zmotywuje do tego, że walkę warto podjąć. Dziękujemy.